ostatnich tygodniach i miesiącach media bardzo dużo mówiły oraz spekulowały na temat zniesienia zmiany czasu. Czy taka zmiana jesienią tego roku nastąpi, czy nie nastąpi? Oto jest pytanie. Otóż nie mamy na ten moment jeszcze żadnych przepisów, które pozwalałyby nam sądzić, że taka zmiana nie nastąpi, a zbliża się ona nieuchronnie. Zgodnie z zasadami obowiązującymi od lat, wkrótce nastąpi zmiana czasu środkowoeuropejskiego letniego na środkowoeuropejski. Będzie to miało miejsce już w nocy z 27 października na 28 października. Tej nocy nasze zegarki o godzinie 3 cofniemy o godzinę na godzinę 2. Jakie będzie miało to konsekwencje dla pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy? Otóż pracownicy pracujący tego dnia w zmianie nocnej przepracują o 1 godzinę dłużej niż wynika to z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Dlatego też pracodawca będzie zobowiązany prawidłowo zrekompensować pracownikowi taką pracę, wypłacając zarówno dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jak również stosowny dodatek za dodatkową godzinę pracy w porze nocnej. Przypomnijmy więc, że dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pamiętajcie więc, jeśli macie pracowników, którzy w nocy z 27 na 28 października będą pracowali na zmianie nocnej, należy im wypłacić dodatkowe wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w porze nocnej za 1 dodatkową godzinę tego dnia. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Dajcie proszę znać w komentarzach, jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc i odpowiedzieć jeszcze na Wasze pytania. Zapraszam do komentowania. Życzę wszystkim miłego dnia w ten pewnie już ostatni niedzielny, piękny poranek.